Już do końca, czyli do pierwszej, będziemy się zajmować tylko i wyłącznie tekstem z Księgi Rodzaju 1-3. W rozważaniach o tożsamości ucznia Jezusa jest to o tyle istotne, że mówi o naszym pochodzeniu ziemskim. Pokazuje, skąd my fizycznie jesteśmy tu i teraz, jakie są nasze najdawniejsze korzenie. I tekst Księgi Rodzaju o tym mówi. Mówi też o mnóstwie innych rzeczy, o których z całą pewnością nie będziemy w stanie zbyt wiele dzisiaj powiedzieć. Natomiast no, myślę, że coś uda mi się zasygnalizować. No i mam nadzieję, że będziemy mogli o tym porozmawiać, bo zachęcam do tego, żeby wypowiadać się w tej materii. Wspomniałem w zaproszeniu, że będę chciał pokazać kompozycję, to jak ja zobaczyłem układ tego całego tekstu, bo kompozycja tekstu nigdy nie jest przypadkowa. Pewne rzeczy następują po sobie w takiej, a nie innej kolejności, bo to ma swój sens. To nie jest rzucone przypadkiem. I najpierw pokażę tak z lotu ptaka ten cały fragment od 1-3. No a później będziemy nad poszczególnymi fragmentami zastanawiać się, pochylać się nad tym. Dostrzegłem po właściwie mnóstwie analiz, bo siedzę w tym tekście już dosyć długo. Toczą się różne dyskusje wokół tego fragmentu. Zresztą, gdyby zobaczyć literaturę na temat Księgi Rodzaju 1-3, no to by się zebrało mnóstwo tomów. To jest rzeczywiście bardzo gdzieś materiał, który bardzo wpływał na wielu autorów, wielu badaczy tego tekstu. No, z wielu płaszczyzn można patrzeć na te fragmenty. Ja na niektóre postaram się zwrócić uwagę. Pierwszy fragment, który ja widzę, to jest od 1-1-2-1. To tak przy okazji, nie zawsze to, jak rozdziały są umieszczone, to gdzieś pasuje do całości. Pamiętamy, że numeracja na rozdziały i wersety nie jest przedmiotem natchnienia. Więc to było ustalone dla ułatwienia poszukiwania różnych tekstów w całej Biblii, ale nie traktujmy tego jako rzecz natchnioną, więc teksty według obserwacji mogą mieć różny zakres, niekoniecznie pokrywający się z rozdziałami, choć w praktyce często się to pokrywa. Jedna rzecz, pierwsza taka obserwacja tego fragmentu, bo chciałbym, żebyśmy spojrzeli na z jednej z płaszczyzn, to, że Bóg objawia nam siebie w tych fragmentach. Zanim powiemy, co Bóg robi, jakie jest Jego dzieło, to On siebie objawia, więc wydaje mi się zresztą, że objawienie Boga, to kim Bóg jest, jaki Bóg jest, to jest jedna z najważniejszych cech Pisma Świętego. Po co jest Biblia? Po to, żeby nam Bóg objawił siebie. Bóg nam siebie przez tą kartę objawił. Więc najważniejsze przesłanie Biblii to jest objawienie Boga człowiekowi. Więc pomijając później, jak to objawienie wygląda, jakie jest dzieło tego, który się objawiał i tak dalej, to jest rzecz następna, istotna, ale i rzecz ciekawa, że w tym pierwszym fragmencie czytamy tylko o Bogu jako Elohim. Jest jedno słowo określające Boga w tych tekstach. Poczytamy też trochę Septuaginty, jak to brzmi, trochę z Targumu, który będzie zaskoczeniem. Dla mnie, jak pierwszy raz przeczytałem Targum Księgi Rodzaju, pierwszy rozdział, to ja byłem bardzo zaskoczony, jak daleko myśl żydowska w czasie mniej więcej przyjścia Pana Jezusa była rozwinięta w tej kwestii. I jedna, właśnie zainspirowała mnie do tego jedna siostra z Warszawy, która nabyła sobie taki Targum. Jest takie wydawnictwo, stosunkowo niedawno się ukazało. I ona mnie pytała, czy Jan Apostoł mógł znać treść tego Targumu? A dlaczego takie pytanie zadała, to za chwilę się o tym przekonamy. Na razie chciałem zobaczyć, jak to wygląda w tekście, natchnionym tekście hebrajskim, bo ten jest dla nas punktem wyjścia zdecydowanie.
do naszych rozważań, a to jest pewna interpretacja, która pojawiła się dosyć wcześniej i myślę, że to ma dla nas też pewne znaczenie. Więc Bóg się objawił jako Elohim i gdybyśmy spojrzeli na Boga w tych fragmentach pierwszego rozdziału, to Bóg jest ponad stworzeniem, On mówi słowo i dzieje się. Takim terminem fachowym na to ponad stworzeniem jest, że Bóg jest transcendentny. Bóg jest transcendentny na zewnątrz, poza stworzeniem. On tym, który kształtuje stworzenie. On jest na zewnątrz. To jest zupełnie Bóg wielki, potężny, majestatyczny, ponad całe stworzenie. I takim przedstawia się w pierwszym rozdziale. Oczywiście za chwilę będziemy mówić, co konkretnie się dzieje w tych fragmentach. W każdym razie na początku stworzył Bóg, Elohim, niebo i ziemię i w tych pierwszych wersetach jest ona określona niekształtna, pusta i ciemna, takimi trzema określeniami. I później w poszczególnych dniach jest jej nadawany kształt, światło jest dawane i jest napełniana. Nie? Takie te rzeczy są. I na końcu został ukończony. Tu jest początek, punkt wyjścia, zakończenie, no i co się tam po środku działo w tym. Teraz drugi rozdział, 4-23, jest w paralelu. Na razie te wersety drugi i trzeci tutaj pominąłem w tym obrazie, ponieważ czwarty werset, gdybyśmy zobaczyli, jak się zaczyna, w różnych przykładach różnie, ale to jest dosyć ważne. Takie były dzieje nieba i ziemi, to tak mówi Biblia Warszawska. Oto dzieje nieba i ziemi podczas ich stworzenia. I okazuje się, że to oto dzieje, to sformułowanie występuje kilkanaście razy w Księdze Rodzaju. Oto dzieje potomków tego, tamtego, innego i jest tego dosyć dużo. A tu jest oto dzieje nieba i ziemi. I cecha wspólna, to są tak zwane toledot. Jeśli ktoś kiedyś miał jakieś podręczniki wstępowe do Księgi Rodzaju, czy do w ogóle Pięcioksiągu, no to ten toledot się pojawiał jako zestaw pewnych materiałów źródłowych, które posłużyły pierwszemu jak to nazwać? No wyleciało mi słowo. Jak się nazywa ten, który ma jakieś materiały źródłowe i z tego coś robi? Redaktor, no właśnie. I jak w Księgach Królewskich czy Kronik to czytamy, a inne rzeczy są opisane w Księdze Królów Judzkich i tak dalej. Czyli miał jakieś źródło, coś tam z niego wziął, ale reszta jest gdzieś tam. Wtedy było dostępne, dla nas zostało to, co jest natchnione i co jest dla nas pożyteczne. Tu ta sama w Księdze są takie toledot. I o tyle jest to ważne, że ten toledot występuje nie jako podsumowanie czegoś, tylko na początku czegoś. Wszystkie toledot to jest początek, czyli dlatego czwarty rozdział jest jak gdyby początkiem nowego opisu dotyczącego stworzenia. Czwarty werset, tak, 2-4, no, o tym mówię. Nie? To była dla mnie dosyć ważna obserwacja, bo ja miałem wątpliwości, jak granice tego tekstu zamknąć. Ale jeśli to jest toledot, które jest wszędzie, kilkanaście razy w Księdze Rodzaju, zawsze coś zaczyna, to znaczy, że tu jest początek tego nowego opisu, który trwa do 23. I co jest ciekawe, oprócz tego, co się tam dzieje, bo o tym będziemy za chwilę, to jak się Bóg objawia w tym fragmencie. Bo jak powiedziałem przed chwilą, szukamy objawienia Boga, w jaki sposób Bóg nam się jawi. I okazuje się, że tutaj pojawia się tetragram JHWH, jest Jahwe albo Elohim Jahwe w tym fragmencie dopiero od czwartego wersetu. W pierwszym rozdziale i drugi rozdział do trzeciego nie zobaczymy ani razu tetragramu imienia Bożego. Pierwszy raz się pojawia dopiero w czwartym wersecie i to jest, myślę, wskazówka dla nas, żeby zobaczyć inne objawienie Boga niż to, które było powyżej. Jeśli tu mówimy o Bogu transcendentnym, który jest ponad stworzeniem, to gdzie spotykamy Boga Jahwe w tym opisie w drugim rozdziale? Gdzie Bóg Jahwe bywa? No proszę, bracie. W
Aha. I czwarty w wersecie jest napisane, tak jest użyte zrodzenie w imieniu z ziemi, a potem tylko stworzymy. Aha. To jest niby to samo, ale w dwóch innych kategoriach postrzegane. Mhm. Jest tak gdański zrodzenie. Albo zamiennie. Ja myślę, że to może być synonimicznie, aczkolwiek zrodzenie coś innego znaczy i stworzenie, aczkolwiek jedno i drugie znaczy dać początek. Zrodzenie i pochodzenie jest dość pokrewnymi. Tak, bo tam jest pochodzenie, pochodzenie, dzieje, to jest ten toledot właśnie, który oddawany bywa w przekładach różnie. Ale spójrzmy, miejmy otwarty ten fragment, drugi rozdział od 4 do 23 i zobaczmy, gdzie tam spotykamy Boga, gdzie się Bóg znajduje w tych wersetach. Nie tylko mówię na początku, ale nieco później. Zwłaszcza jak już... Na początku nie bardzo, bo... Nie widać na początku jeszcze, ale... Czy... Na początku nie wiemy, bo widzimy, że Bóg operuje człowiekiem, go gdzieś umieszcza, coś robi, tak? Ale rzeczywiście, jeżeli tutaj jakby czyni go w pewnym sensie ukształtował jak Bóg człowieka... jakby z progu ziemi, czy no to wydaje się, że mamy go prawie przedstawionego jako tego robotnika, który wykonuje coś, nie? I tu jeszcze widać Boga, który jest już jak gdyby przy tym stworzeniu, bo bierze tą materię ziemską i z niej coś robi. Ale wyraźnie to widać jeszcze w trzecim rozdziale, bo to jest też ten sam Bóg, tutaj nie mogę jeszcze w tym momencie, ale to już zrobię wrzutkę. Trzeci rozdział, gdybyśmy zobaczyli 8 werset, 9, 10, to w jakich relacjach jest Bóg i człowiek? Co usłyszał Adam i Ewa najpierw? Szelest Boga, który co robił? Przechadzał się. Aha, to gdzie mamy Boga Jahwe? Tak jest tam, jest koło nich, nie? Prowadzi z nimi dialog, rozmawia. Czujemy, że to jest inne pokazanie Boga. Tu jest Bóg transcendentny, a tu się nazywa też fachowe określenie, to jest Bóg immanentny, czyli wchodzi w stworzenie. I ta idea, że Bóg jest jednocześnie transcendentny i immanentny, to jest niesamowicie wielka idea całego przesłania Biblii. Bóg w tą immanencję immanencja Boża najpełniej objawiła się w narodzeniu Chrystusa. Ponieważ On wszedł w stworzenie tak bardzo, że bardziej się już nie dało. Nie? Bóg z nami. Bóg koło nas. Nie? Ta idea Boga wśród ludu swojego. Bóg Jahwe jest Bogiem Izraela, Bóg związany z przymierzem, Bóg, który jest z nimi podczas ich pielgrzymki, podczas ich działań. I tu już w pierwszych rozdziałach jest to pokazane, że Bóg jest tym wielkim, potężnym twórcą, a jednocześnie schodzi do człowieka i ma z nim dialog. Z nim rozmawia. I to, mówię, ta idea tutaj zasygnalizowana, ona rozwija się w zasadzie przez całą Biblię, żeby tą pełnię osiągnąć w Chrystusie. Nie? Pełnię tego zbliżenia Boga do człowieka. Po środku, pomiędzy jednym a drugim jest Boży odpoczynek w siódmym dniu, po dziele stworzenia. I siódmy dzień został pobłogosławiony i uczyniony świętym. Postaramy się nieco później nad tym zastanowić. Czasami przy tych opisach zadaję sobie pytanie, co zostało po pierwsze przeklęte, co zostały i tak dalej. Różne takie rzeczy się pojawiają. I ostatnio czytałem troszeczkę, to mi jakoś zwróciło na to uwagę, że to jest pierwsze miejsce, w którym coś zostało nazwane świętem. I to jest właśnie ten siódmy dzień, szabat. A to pobłogosławienie też występuje w bardzo ciekawej konfiguracji w pobliżu. Proszę. Ja jeszcze mam taką refleksję, mi się też nasunęło, bo ostatnio też zaglądamy do tego tekstu, że... bo Krzysztofie mówiłeś, że Bóg wszedł w stworzenie, ale myślę, że to tak trzeba rozwinąć to pojęcie, co znaczy wszedł obok stworzenia, bo tu pomijamy tego pneumos, tego Ducha Świętego, jak on tworzy tego człowieka i on daje mu to tchnienie, tak? Ożywia tę materię przez Ducha Świętego,
ale z drugiej strony on jest obok, bo rzeczywiście ta relacja człowiek-Bóg i ten Dzień Święty, o którym Marek powiedział, to jest jakieś wydarzenie, ale wcześniej nie można mówić, że on był w tym człowieku tak w środku, bo znaczy obok człowieka, tak. Czy rzeczywiście, bo jakby był w środku, to ten miałby problem, tak? Nie, obok, w sensie, że był w dialogu z człowiekiem, był blisko niego. Nie? I myślę, że zróbmy małą dygresję. Gdybyśmy zobaczyli 19 rozdział Księgi Rodzaju, 19 rozdział, nawet tylko zrzućcie okiem, bo to treść mi się dobrze znamy. Tam jest, jak przychodzi Bóg Jahwe z dwoma aniołami do Abrahama, dwóch aniołów idzie do Lota później, a Abraham... 18 to jest, tak? Aha. I Abraham tam prowadzi dialog z Bogiem. Tam jest właśnie Bóg Jahwe. Jeśli byśmy mieli tekst z imieniem JHWH, no to jest tam Bóg. I teraz w jakiej formie jest Bóg Jahwe rozmawia z Adamem, z tym Abrahamem? No przyszło do Abrahama trzech ludzi. Dwóch poszło po Lota, jeden został. I ten jeden mówi o sobie jako Jahwe. Czyli w formie człowieka Bóg Jahwe rozmawia z Abrahamem. Panie, jeśli tam będzie 10 sprawiedliwych, 50, czy to zniszczysz, to jest ten dialog, pamiętamy, nie? Więc chodzi o to, że Bóg Jahwe, Bóg immanentny, tak wchodzi w stworzenie, nawet aż tak, nie? Że objawił się Abrahamowi jako człowiek. Nas to nie dziwi, bo jeśli mamy w tyle głowy Pana Jezusa, to On się objawił, nie tylko, że się objawił jako człowiek, ale narodził się jako człowiek. To jest coś znacznie więcej. Już taka najwyższa forma wejścia w stworzenie. Bóg z nami, to jest... Tak. Tak. Dokładnie tak. Nie? No i jeszcze Mojżeszowi objawił się jako jestem, nie? Że on tak. działał jako jestem, który będzie blisko, który działał. No i cała historia Izraela to jest pokazanie, jaki jest, jak działał, bo on był naprawdę blisko Izraela. Był jednym z tych, którzy walczyli za Izraela. Gdybyśmy zobaczyli podboje, później Księgi Królewskie, no to po prostu obecność Boga Jahwe z Izraelem była namacalna i też w świątyni później, czy w przybytku wcześniej, w miejscu najświętszym, w tym świetle Szekiny, czy później w tym słupie obłoku, w ogniu, no po prostu był z nimi. Był ich towarzyszem, ich podróży. Oczywiście ten chrystocentryczny wymiar jest tutaj bardzo widoczny, bo listy Pawła już komentują to w taki bardzo chrystusowy sposób, ale to mówię, to tylko mała dygresja. W każdym razie ogólne spojrzenie na ten fragment, żeby zobaczyć to podwójne objawienie Boga. Boga, który z jednej strony jest ponad nami absolutnie, niezmierzalny, ponad wszystko, ponad czasem i przestrzenią, a jednocześnie ten wielki Bóg przybiera formę, którą umożliwia osobisty kontakt z człowiekiem. Nie? Jeszcze tylko taka mi się wkręcnęła myśl, że takie bardzo fajne odbicie tego Boga jest właśnie 1.26, 27, 28, tak? Gdzie następnie Bóg powiedzie, uczyni człowieka na obraz nasze podobieństwo, takie lustro naprawdę. Co mamy w stworzeniu tym, co Bóg uczynił, tak? To właśnie ta relacjość, ta bliskość, tak? Żeby on to przeniósł po prostu na człowieka, tak? Dokładnie. Dobrze, w każdym razie tutaj jeszcze tak patrzę, ten zielony mój klocek dolny, on ma nie taką numerację, jaką chciałem, on ma mieć cały, 2,4 do 3,24. Od 2,4 do 3,24 to według mnie jest taki jeden opis i za chwilę, znaczy w drugiej godzinie, ostatniej godzinie postaramy się na niego zwrócić uwagę. A teraz już idźmy do tego pierwszego, górnego, od 1,1 do 2,1. Tu jest ten tekst. Jednym z przekładów, śledźcie w swoich Bibliach, przeczytajmy ten fragment w całości, bo myślę, że warto. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Ziemia była niekształtna i pusta, ciemność była nad powierzchnią otchłani. Niekształtna, pusta i ciemność, nie te trzy elementy. A Duch Boga poruszał się nad powierzchnią wód i powiedział Bóg, niech się stanie światłość. I stała się światłość. I widział Bóg światłość, że jest dobra, i rozdzielił Bóg między światłością i między ciemnością. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I stał się wieczór, i stał się ranek, dzień pierwszy. I powiedział Bóg, niech się stanie sklepienie, w środku wód stanie się, rozdzielające między wodami a wodami.
i uczynił Bóg sklepienie, rozdzielił między wodami, które są pod sklepieniem i między wodami, które są nad sklepieniem. I stało się tak. I nazwał Bóg sklepienie niebem i stał się wieczór i stał się ranek, dzień drugi. I powiedział Bóg, niech się zgromadzą wody spod nieba w miejsce jedno, niech ukaże się suchy ląd. I stało się tak. I nazwał Bóg suchy ląd ziemią, a zgromadzenie wody nazwał morzem. Zobaczył Bóg, że to jest dobre. I powiedział Bóg, niech zazieleni się ziemia zielenią, zielem rozsiewającym nasienie, drzewem owoc czyniącym, owoc według gatunku, w którym jego nasienie w nim jest na ziemi. I stało się tak. I wydała ziemia zieleń, ziele rozsiewające nasienie według gatunku, drzewo czyniące owoc, w którym jest jego nasienie w nim według gatunku. I zobaczył Bóg, że to jest dobre. I stał się wieczór, i stał się ranek, dzień trzeci. I powiedział Bóg, niech się staną źródła światła na sklepieniu nieba, aby rozdzielić między dniem, a między nocą. I będą znakami czasów, dni i lat. I będą źródłami światła na sklepieniu nieba, aby świeciły na ziemi. I stało się tak. Uczynił Bóg dwa źródła światła wielkie. Źródło światła większe, rządzące dniem, i źródło światła mniejsze, rządzące nocą i gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły na ziemi, aby rządziły dniem i nocą, rozdzielając między światłością a między ciemnością. I zobaczył Bóg, że to jest dobre. I stał się wieczór, i stał się ranek, dzień czwarty. I powiedział Bóg, niech się zaroją wody, rojem dusz żyjących, a ptactwo niech lata nad ziemią, na obliczu sklepienia nieba. I stworzył Bóg wieloryby wielkie, wszelkie dusze żyjące, poruszające się, którymi zaroiły się wody według gatunków, i wszelkie ptactwo skrzydlate według gatunków. I zobaczył Bóg, że to jest dobre. I błogosławił im Bóg, i błogosławił im Bóg. To jest to słowo, o którym wspominaliśmy w kontekście siódmego dnia. Rozradzajcie się i rozmnażajcie, napełnijcie wody mórz, a ptactwo niech rozmnaża się na ziemi. I stał się wieczór, i stał się ranek, dzień piąty. I powiedział Bóg, niech wyda ziemia dusze żyjące według gatunków i bydło, płazy, zwierzęta lądowe według gatunków. I stało się tak. I uczynił Bóg zwierzęta ziemi według gatunków, bydło według gatunków, wszelkie płazy ziemi według gatunków. I zobaczył Bóg, że to jest dobre. I powiedział Bóg, uczyńmy człowieka na nasz obraz, nam podobnego. I niech panują nad rybami morza, nad ptactwem nieba, nad bydłem wszelkim na ziemi i wszelkim płazem poruszającym się po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boży stworzył go, mężczyznę i kobietę stworzył ich. I błogosławił im Bóg i powiedział do nich Bóg. Znowu jest, błogosławił im Bóg. To jest kolejne to sformułowanie. Na to chciałem zwrócić uwagę, żeby to błogosławić. W jakim kontekście pojawia się błogosławieństwo, to może być dosyć istotne w odczytaniu siódmego dnia. I błogosławił im Bóg i powiedział do nich Bóg. Rozradzajcie się i rozmnażajcie, napełnijcie ziemię i ujarzmiajcie ją, i panujcie nad rybami morza, nad ptactwem nieba, nad wszelkimi zwierzętami poruszającymi się po ziemi. I powiedział Bóg, oto dałem wam wszelkie ziele rozsiewające nasienie, które jest na powierzchni całej ziemi, wszelkie drzewo, w którym jest owoc drzewa rozsiewające nasienie, wam będą pokarmem. A wszelkiemu zwierzęciu lądowemu, wszelkiemu ptactwu nieba i wszelkiemu płazowi poruszającemu się po ziemi, każdej duszy żyjącej dana jest wszelka zielona trawa na pokarm. I stało się tak. I zobaczył Bóg wszystko, co uczynił, a oto było bardzo dobre. I stał się wieczór, i stał się ranek, dzień szósty. Ukończone zostały niebo i ziemia i wszelkie ich zastępy. Gdybyśmy to przeczytali tak liniowo, to widzielibyśmy mniej więcej taki porządek. Pierwsze dwa wersety pokazują stworzoną ziemię niekształtną, pustą i ciemną. Dzień pierwszy to światłość. Też w kontekście ciemność, no i mamy światłość, czyli ten brak, który tutaj jest podany, jest zaspokojony. Rozdział wód nad sklepieniem, czyli kształt jest jakby nadawany. W dniu trzecim też jest kształt, bo z morza wyłania się ląd i w tym trzecim dniu też jest roślinność się pojawia.
Czwarty to są światła rządzące dniem i nocą. Tam bardziej mówi o źródłach konkretnie światła. O ile pierwszy dzień mówi o światłości, jakby tak bardziej ogólnie, to czwarty mówi słońce, nazywa to niekoniecznie słońce, tylko większe światło, mniejsze światło i gwiazdy. Nie? Ale my rozumiemy słońce, księżyc i gwiazdy, które rządzą dniem i nocą. Piąty to jest stworzenia morskie i latające. Szósty zwierzęta lądowe i człowiek na obraz Boży. No i ukończenie, podsumowanie. Czyli tak idąc, czytając po kolei. Ale już wydaje się, że zauważamy, że tu jest pewna kompozycja. Bo dlaczego pierwszy dzień mówi o światłości i czwarty o światłości? Dlaczego drugi dzień mówi o rozdziale wód na dole i u góry, a piąty mówi o zapełnieniu wody i powietrza? Dlaczego trzeci dzień mówi o wyłonieniu się lądu, a szósty dzień mówi o napełnieniu lądu zwierzętami i człowiekiem? Więc spróbujmy na to spojrzeć w taki sposób. Jest początek i jest koniec. To bezwzględna klamra tego fragmentu. To jest taka jednostka tematyczna, która się zamyka odtąd dotąd. Dzień pierwszy, światłość. On jakoś koresponduje z czwartym dniem, kiedy mamy te gwiazdy, słońce, księżyc i gwiazdy, jako światła, które też rozdzielają dzień i noc. I to samo było w pierwszym, że rozdzielanie dnia i nocy, ta światłość się pojawiła. Dzień drugi jest rozdział wód pod i nad sklepieniem, a tutaj tu jest przygotowana przestrzeń powietrza i wody, a w piąty dzień w tą przestrzeń stwarzane są ptactwo i różne tam stworzenia morskie. Widać tą zależność. I trzeci dzień to jest ląd wyłania się z mórz. Tu trzeba by dopisać jeszcze, że pojawia się roślina. Roślinność się pojawia jeszcze w trzecim dniu. Czyli to jest też przygotowanie przestrzeni dla tego, co się dzieje w szóstym dniu. Bo w szóstym dniu, jak już jest przygotowana przestrzeń, no to napełnienie tej przestrzeni. Nie? Czyli można spojrzeć na ten opis jako takie trzy pary, które się tematycznie łączą. Światłość, pierwsza para. Druga para to jest woda, powietrze i ptactwo i ryby. I trzecia para, suchy ląd z roślinnością. A szósty dzień, obsadzenie tej ziemi, tego lądu. Nie? Także w takim porządku, gdybyśmy na to spojrzeli, to przy okazji, oprócz tego, że Bóg się w tym fragmencie objawia jako Elohim, Bóg ponad stworzeniem, Bóg transcendentny, to mamy tutaj też pokazanie też, w jaki sposób teksty biblijne bywają komponowane. Bo to, co tu widzimy jako pewną kompozycję tekstu, jako takie pewne trzy pary równoległych tekstów, okazuje się, że bardzo podobnie będą budowane całe księgi, i to i w Starym, i w Nowym Testamencie. Okazuje się, że to jest pewien jakby wzór kompozycji tekstu. Dla mnie to było uderzające. My od kilku lat tu w Berei mamy wykłady z hebrajskiej retoryki biblijnej, w której właśnie zajmujemy się spoglądaniem na kompozycję tekstu. I dla mnie dosyć zdumiewające jest, że już na samym początku jest pierwszy ślad takiej celowej kompozycji, dla mnie pięknej kompozycji, bo powiem wam, że kiedy zacząłem takie kompozycje dostrzegać, to oprócz głębokich treści, które są w Słowie Bożym, dostrzegłem piękno kompozycji tego tekstu. Mnie to zachwyca, że Bóg nam tak podaje pewne rzeczy. Głębokie treści ubrane naprawdę w piękne formy. Nie mamy czasu, żeby wchodzić w detale, ale obserwacje wielu tego typu kompozycji pokazują, że główny akcent zawsze pada maksymalnie na prawo i to, co jest na dole. Czyli główny akcent pada na szósty dzień w tym przypadku. I chyba trudno się z tym nie zgodzić, że w szóstym dniu jest ten finał tego stworzenia, o którym mówi cały ten fragment.
Tam jest stworzony człowiek na Boży obraz i podobieństwo po to, by panował. Słowo panował nam się może też trochę kojarzy, bo słowo panować w dzisiejszej rzeczywistości to jest jakaś tyrania, to jest nie wiadomo co. Natomiast to słowo panować ma w sobie takie konotacje bardziej opieki, troski, nie? Starania. I to zresztą takim panującym jest Bóg, nie? Więc przez pryzmat takiego panowania trzeba na to patrzeć. Możemy tutaj, no? Bo odrzuciłeś w tej wersji Septuaginty popolskiego, który tłumaczy to określenie panować tutaj troszeczkę inaczej. I jeżeli pozwolisz, to może przeczytam króciutko ten, on dokonał takiego wyboru tłumaczenia tego sformułowania jako sprawujcie opiekę nad nią. Czyli po prostu no, panowanie, a sprawowanie opieki troszeczkę jakby nam się po prostu jednak inaczej układa. I on tłumaczy się z tego wyboru. W tradycji polskiej w przekładu Biblii z języka hebrajskiego zamiast sprawujcie opiekę nad nią jest określenie oznaczające władzę i panowanie, na przykład Biblii 1000-lecia. Abyście zaludniali ziemię i czynili ją sobie poddaną. Podobnie w drugiej części tego wiersza, abyście panowali nad rybami i tak dalej, i tak dalej. Mniejszy przekład pomija niuanse semantyczne leksyki hebrajskiej, a trzyma się greckiej. Otóż w całym dziedzictwie pisanym starożytnej Grecji rzeczownik kyrios, który jest głównym członem użytego tutaj tytułu czasownika, kata kyrio, a także jego podstawowa podstawa słowotwórcza czasownika kryją ma owszem znaczenie pan władca, lecz także stróż opieku. Stąd jest pytanie, czy w tekście hebrajskim, choć dosłownie jest to znaczenie takie, że po prostu można przetłumaczyć to jako władać, panować, czy przypadkiem w myśli hebrajskiej jednak nie było również jakby troska, opieka, właśnie gospodarowanie tym, ochrona w jakimś sensie tego co zostało człowiekowi jakby pogadane. No. Dokładnie tak. Tu z takich obserwacji jeszcze ogólnych, proszę zwrócić uwagę na dzień drugi, wersety od 6 do 8. Nie ma tam czegoś, co jest we wszystkich innych dniach. Pierwszy rozdział od 6 do 8. Zobaczcie, czego tam nie ma. No proszę zajrzeć, zauważyć. Kto zauważy pierwszy? Jaka nagroda? Nagroda mnie. Gdzie w ogóle to jest dobre? No właśnie, nie ma tego. Dlaczego o dniu drugim nie ma, że to było dobre? Dałeś, to jest. No właśnie, w tekście hebrajskim nie ma, że było dobre. Teraz w Septuagincie, przeczytaj z Septuaginty. I rzekł Bóg, niech powstaną nie sklepienie między wodami, by oddzielało jedne wody od drugich. I tak się stało. Stworzył Bóg sklepienie i oddzielił wody, które były pod sklepieniem od wód znajdujących się nad sklepieniem. To sklepienie Bóg nazwał niebem. I widział Bóg, że ono jest dobre i piękne. A tam mi przyszła myśl, że być może to było tymczasowe rozwiązanie, bo w potopie to się zmieniło ten stan. On uległ zmianie, te wody opadły. A. To górne, więc to był tymczasowy stan, który dokończony był w potopie. Ciekawe. Pamiętacie, skąd się wzięły źródła potopu, jak sama Biblia opisuje, że te wody nad też uczestniczyły w tym potopie. No powiem ci zdzichu, że pomysł bardzo ciekawy, tymczasowe rozwiązanie. Natomiast pytanie, czy Septuaginta, bo Septuaginta opiera się na tekście hebrajskim innym niż masorecki. Masorecki, to pamiętamy, to jest tekst, który powstał w okresie średniowiecza. No, mamy do niego spore zaufanie, aczkolwiek po znaleziskach nad Morza Martwego okazuje się, że są pewne różnice. Myśmy na kursie Darka Czyszczania o tym rozmawiali. Tak przypomnę tym, którzy nie byli, że jedną z różnic między tekstem masoreckim a Septuagintą to jest tekst księgi Jeremiasza. Jeremiasza jest krótsza o około 1/7 zawartości, czyli sporo w Septuagincie.
I okazało się, że w Qumran, w grocie czwartej, znaleziono tekst Księgi Jeremiasza, hebrajski tekst Księgi Jeremiasza, tak samo krótki jak w Septuagincie. No i to żeśmy się nad tym zastanawiali. No, pytanie otwarte, nie chciałbym w żaden sposób w tej chwili tego rozstrzygać. Nie, natomiast to jest pewna, no, pewien fakt, który jest. Księga grecka Septuaginty pierwszego rodzaju jest tłumaczona z innej wersji hebrajskiej. Czy Żydzi sobie mówili, no brakuje nam ci, którzy tłumaczyli, a brakuje nam, sobie dodamy. Nie? Więc to trudno rozstrzygnąć w tej chwili, ale bazując na tekście hebrajskim, takim jaki on jest, no to sugestia, że tam jest ten rozdział tylko wód. Ale jeśli bierzemy się do takiej coś, wspomniałeś, to chciałbym zwrócić wam uwagę, że w tym tekście, który my mamy w naszych Bibliach, właśnie z tekstu hebrajskiego tłumaczonego, jest pewna nielogiczność. I to właśnie, bodajże właśnie w tym dniu, niestety tylko zaraz wspomnę, na pewno. Zwykle jest tak, porządek jest taki, i tak się stało. I albo to jest kropka, albo i tak się stało i jest powiedziane, Bóg zrobił to, tak? A jest jeden dzień, w którym jest odwrócona kolejność. Jest powiedziane, Bóg zrobił w takim razie to i nagle się pojawia, i tak się stało. Rozumiecie, ten porządek, gdzie na końcu jest i tak się stało, jest jakby taki zupełnie mi przypiął, mi przyłatał, bo właśnie już wiemy, że się stało, tak? Natomiast jakby rytm pozostałych dni jest taki, że tak się stało, uczynił Bóg to, to, to. I to, jeżeli dobrze pamiętam, jest właśnie w tym drugim dniu, czyli zwróćcie uwagę, werset 7. Uczynił więc Bóg sklepienie i oddzielił wody od, pod sklepieniem od wód nad sklepieniem. I tak się stało. Zwróćcie uwagę, że to w ogóle burzy rytm wszystkich dni. Ale Septuaginta, ten werset ma odwrotnie. I tak się stało. Uczynił Bóg i rozdzielił to. Logika tego wersetu jest zgodna z logiką pozostałych opisów w pozostałych dniach. Tak? Porządek myśli. Okay, czyli to jest dygresja. Mamy dwie wersje, w hebrajskim jest tak, w Septuagincie jest tak. I zostawmy, że mamy takie dwie wersje, nie dopinając ostatecznie. A który jest starszy, ten z Qumran, czy ten? No, z Qumran jest starszy o 1000 lat. Akurat Księgi Rodzaju nie ma z Qumran, nie? Więc mamy tylko Septuagintę jako przekład grecki. Ale wiesz, to byli uczeni żydowscy w Aleksandrii, którzy pracowali nad przekładem. Można mieć mniejsze lub większe zaufanie do tego, co zrobili. Nie? Septuaginty nie traktujemy jako natchnionej, chociaż mamy z tym pewien problem, bo Septuaginta jest cytowana w Nowym Testamencie. No ale może tak, nie jest czas dzisiaj, żeby o tym dyskutować, bo to przy wykładach Darka było o tym więcej, ale samo zasygnalizowanie, że coś takiego mamy w tym drugim dniu inaczej niż pozostałych. Natomiast to, nad czym chciałbym się skupić, to na dniu szóstym jednak, ponieważ według mnie dzień szósty jest tym akcentem na całe stworzenie opisane w pierwszym rozdziale 1:1-2:1. 24 i 25 werset mówi o wydaniu zwierząt. Czytaliśmy go przed chwilą. On się spina w końcówce z tekstem, którym jest roślinność, ale to już i dla człowieka, znaczy pokarm dla człowieka i dla zwierząt. W szóstym dniu jest też ciekawa, że mamy dwa razy zobaczył Bóg, że było to dobre. Tu zobaczcie w końcówce 25 wersetu. Zobaczył Bóg, że było to dobre. A w 31 wersecie zobaczył Bóg wszystko, co uczynił, a to było bardzo dobre. Nie? Mamy dwa razy tą frazę, która przeważnie występowała tylko raz, albo tak jak w drugim dniu wcale. Nie? A może tutaj jest luka 32, podwojona, nie żartuję oczywiście, to na pewno inny jest sens. Ale teraz co się dzieje w środku? Aha, w środku jest człowiek. I teraz tutaj zawsze zwraca się uwagę na grę liczby pojedynczej i liczby mnogiej. To jest niesamowite w tym tekście. Powiedział Bóg, liczba pojedyncza, uczyńmy, liczba mnoga, człowieka, liczba pojedyncza, na nasz, liczba mnoga, nam, liczba mnoga, podobnego. Bóg jest jeden i uczyńmy, w liczbie mnogiej. Ciekawe.
Niektórzy widzą w tym tylko tak zwany pluralis majestatis, czyli tak samo jak się mówiło w języku polskim, my, król polski, coś tam, to jest takie na dostojeństwo dla majestatu, ale wydaje mi się, że byłoby to spłyceniem, gdyby tylko tak to widzieć. Wydaje mi się, że byłoby to spłyceniem, ale zaraz to postaram się uzasadnić w kontekście człowieka, bo przy człowieku też występuje gra liczby pojedynczej i mnogiej. Bo ten 26 werset to mówi o jakimś Bożym planie. Uczyńmy, zróbmy coś. Zaplanował, uczyńmy. To jest postanowienie czegoś zrobienia. A 27, realizacja. Nie? I stworzył. Czyli tu mówi uczyńmy, jest zamysł, a tu jest stworzony. I pytanie, które też się toczy od wieków, dyskusja, co to znaczy, że Bóg jest, że człowiek jest stworzony na Boży obraz i podobieństwo. Na ten temat też rozpisano tomy. I spróbujemy odpowiedź znaleźć najprostszą tylko w tym tekście. Tylko, żeby ten tekst, który tu mamy, nam podpowiedział to. Wydaje mi się, że to jesteśmy w takim bezpiecznym momencie, bo wyobraźnia, co to może być obraz Boży w człowieku, to można sobie naprawdę stworzyć różne rzeczy, ale nie chodzi, żeby wyobraźnia decydowała, jaki jest sens słowa. Bo wyobrazić sobie można wszystko, ale to nie. Słowo ma być tym, które tłumaczy. Ja powiem tak na marginesie. Generalnie jestem zwolennikiem takiej interpretacji Biblii, żeby komentarz historyczno-kulturowy zwłaszcza nie był w ogóle potrzebny do zrozumienia Biblii. Jeśli komentarz historyczno-kulturowy jest potrzebny, to zobaczyć pewne ciekawostki związane z tamtym materiałem, coś rozwinąć, rozszerzyć, ale jeżeli komentarz historyczno-kulturowy ma być kluczem do zrozumienia, to powinna się lampkę zapalić. Zrozumienie powinno wynikać wprost ze słowa. Komentarze już takie, które wnikają w słowa, powiedzmy, analizę tekstu słownego, no to są już przydatne, bo nie zawsze słowo polskie, jakie czytamy, oddaje rzeczywiście sens oryginału. Więc takie komentarze, które wyjaśniają znaczenie słów oryginału, są przydatne, wręcz myślę, czasami niezbędne. Ale nawet komentarz, który tłumaczy słowa, to pozostaje w zasięgu słowa, a nie w kulturze tamtych czasów, w jakichś innych rzeczach, bo to, jak można powiedzieć, co uczony, to może mieć inne spojrzenie na tą kwestię. Moglibyśmy się zafiksować na opinię mnóstwa ludzi i niekoniecznie one nas przybliżą do sensu. To taka mała dygresja. I teraz uczyńmy człowieka na obraz nasz, nam podobnego. I zobaczmy, jak się dzieje ta realizacja. Stworzył Bóg człowieka, liczba pojedyncza, na swój obraz, na obraz Boga stworzył go. Tu mamy wszystko, liczba pojedyncza. Mężczyznę i kobietę stworzył ich. Aha, tu już jest liczba mnoga. Bóg stworzył człowieka, stworzył ich. Człowieka, liczba pojedyncza, stworzył ich. Czyli człowiek jest wtedy, kiedy jest liczba mnoga, kiedy jest mężczyzna i kobieta. No sorry, przepraszam, sami panowie dzisiaj. No to nie jesteśmy człowiekiem w pełni. Człowiekami. No, jakkolwiek to jest brutalna prawda. Jaka brutalna. Wspaniale Bóg to urządził. Wspaniale Bóg to urządził. Ale właśnie, wydaje mi się, że w zrozumieniu liczby pojedynczej, liczby mnogiej w odniesieniu do Boga i liczby pojedynczej i mnogiej w odniesieniu do człowieka jest klucz do zrozumienia podobieństwa Boga i człowieka. Powiedziałby coś o drugim rozdziale, ale później. Powiedziałby coś o drugim rozdziale, ale drugi to jeszcze będzie za chwilę. No tam są szczegóły. Tak. No, że jak był sam, to niedobrze mu było, nie? I dopiero jak się pojawiła kobieta, o! Tu dopiero jest spełnienie, nie? Tam to jest takie napięcie nadane temu, tej samotności Adama, nie? Że był czegoś pozbawiony, czegoś mu było brak. Tu w pierwszym rozdziale mamy już od razu. Mężczyznę i kobietę stworzył ich. I błogosławił im Bóg. I tu jest to błogosławieństwo, tam było błogosławieństwo do tych ryb i wielorybów. Tu jest błogosławieństwo do człowieka, ale w jednym i drugim przypadku błogosławieństwo dotyczy tej samej jakby sfery. Rozradzajcie się i rozmnażajcie. Pytanie już postawmy sobie w tej chwili, co to znaczy błogosławić siódmy dzień w takim kontekście zastosowania tego słowa. Czy jest jakiś związek logiczny? No trzeba się nad tym zastanowić, bo błogosławić dzień to jest okres czasu.
Czy może być okres czasu dla okresu czasu błogosławiony? Czy ze względu na coś, co w tym dniu ma zaistnieć? Nie? To jest ciekawe, ale nie będziemy mieli na pewno czasu, żeby się tym szczegółowo zająć, ale to tylko podkreśla, jaka głębia jest w tych trzech rozdziałach tylko. Mamy taką książeczkę u nas w zborze o trzy teorie rzeczywistości Elisa Pottera, Monizm, Dualizm, Trinitaryzm. I ja byłem na wykładach, dwa razy nawet, w wykładach Elisa Pottera i tak jak on komentował ten fragment, to dla mnie to było takie balsam dla duszy. Bo on mówi, że obraz Boga w człowieku, na pewno to nie jest pełne jak gdyby zrozumienie, ale to dotyczy relacji. Była pewna relacja w Bogu, więc Bóg nie mógł być sam. Żeby mogły zaistnieć relacje, to musiały być relacje Ojca, Syna i Ducha Świętego. My już to mówię. Więc stworzyć kogoś na podobieństwo, żeby te relacje na tym niższym poziomie ludzkim też zaistniały. I przez tak był Adam sam, to był niekompletny. I dopiero w relacji to ta miłość, która jest tą fundamentem tych relacji, została tu przeniesiona. Więc podobieństwo jest w tej relacji jako, wydaje mi się, najważniejszy element. Tu możemy pomnożyć mnóstwo innych rzeczy, które wynikną z innych tekstów, ale to, że tu jest Bóg w liczbie mnogiej i tu człowiek w liczbie mnogiej, dopiero stanowi tego człowieka w pełnym tego słowa znaczeniu, no to musi być w tej relacji. I gdybyśmy spojrzeli na siebie, na całą historię, no to człowiek jest tak stworzony do życia w relacji. Ale wydaje się, że tutaj też niemałym elementem uzupełniającym te co to podobieństwo jest ta część druga. Zaraz ją właśnie chcę dodać. To będzie dodajemy drugi element, czyli część D i niech panują, czyli też roztaczają troskę, bo zarówno na górze, jak i na dole mamy to o tym panowaniu. Czyli jest ta relacja, człowiek jest w relacji i ma jakieś zadanie i to zadanie to też jest obraz Boga, bo Bóg jest Panem nad całym wszechświatem, a tu dał człowiekowi swoje poletko, też do panowania, według Bożego wzorca. Taki był zamysł, według Bożego wzorca. To, że coś się popsuło, to jest inna rzecz, ale podobieństwo w tej relacji i w tym panowaniu, to ten werset sam nam to podpowiada. To nie trzeba specjalnej, skomplikowanej interpretacji. I to mi się podoba, kiedy tekst sam w sobie przemówi. Nie? I to jest dla mnie przecenne. Ja muszę patrzeć na... Dla mnie to jest tak naprawdę istota zrozumienia tego, o czym mówimy. To jest odzwierciedlenie zrozumienia w ogóle Ewangelii. Czym jest po prostu stworzenie, czym jest Bóg i relacje. Aha. Jeżeli rzeczywiście mamy problem ze zrozumieniem tego, mamy też problem ze zrozumieniem Ewangelii, bo skoro Bóg, i tu ja tylko rzucę z rodzaju 5.1, gdy Bóg stworzył człowieka, uczynił go na własne podobieństwo, stworzył mężczyznę, kobietę, pobłogosławił i w dniu ich stworzenia określił mianem człowiek, gdzie jest Adam napisany, tak? Jako mężczyznę i kobietę. Tak. Mamy tę rodzinę. Później mamy relację stworzenia z Bogiem w dniu 7, który pobłogosławił, tak? Czyli relacje. I tak naprawdę ten wzór Boga w tej liczbie mnogiej, którą tam mamy i odzwierciedlenie w człowieku i w zarządzaniu, teraz mówimy, że jak skoro Bóg zarządzał tak światem, to my też mamy zarządzać i to ta przypowieść o tych talentach, tak? Że mamy tak zarządzać, żebyśmy być nasuwani. Czyli widać, że tu jest początek wielkich nauk, które się później rozwijają. Mariusz? No ja to widzę, że takie podobieństwo, bo ciekawą rzeczą jest to, że właśnie Bóg Ewy nie stworzył z prochu ziemi, tylko z Adama. No tak. I tak jak Bóg zrodził syna, nie, gdzieś przed wiekami, tak samo właśnie, tak samo na obraz Boga po prostu Ewa powstała z mężczyzny, nie? No, ciekawe. Ale z prochu już. Cały czas jest proch. Tak, tak, tak. Krew z ziemi, Adam. Tak, tak, ale Ewa z żebra, czyli z części człowieka. Dobrze. Moglibyśmy dyskutować nad szczegółami jeszcze bardzo długo, ale musimy zrobić przerwę, bo w drugiej części, proszę, w trzeciej części, tak, w kolejnej części mamy no, niesamowicie bogaty fragment i no, chciałbym mieć na niego jednak minimalną ilość czasu, która pozwoli przez niego przejść. A tak jeszcze może zanim się rozejdziemy, ja wam przeczytam fragment tego Targumu,
żebyście wiedzieli, co miałem na myśli. Jaka jest różnica między Targumem a Targum? To jest coś odrębnego. Targum istniał równolegle, to było jakby przekładanie Biblii z dodaniem komentarza, a Talmud miał jakieś kilka części. Też mam tutaj z Talmudu Tory, fragment Tory, nie? Ale to istniało osobno, Targumy istniały osobno. Mimo że jakieś podobieństwo w tym fragmencie byśmy... To jest biuro różnych nauk i komentarzy i pomocy. Talmud to jest taka żydowska tradycja. Mnóstwo takich komentarzy różnych uczonych na różne tematy, ale posłuchajcie, Targum, taki tekst funkcjonował w okolicach pierwszego wieku, czyli życia Pana Jezusa i apostołów, bo no to powala wręcz. Skąd Żydzi to wiedzieli? A dla mnie też taka wskazówka. Pamiętacie, jak Jezus się czynił Synem Bożym i oni chcieli kamienować, bo się czyni Bogiem? Więc myślę, skąd oni wiedzieli, że słowo Syn Boży to się równa z Bogiem? No jak oni, skąd oni to wiedzieli? A wiedzieli, no bo mieli targumy, miało takie nauczanie i zobaczcie, co tu jest. Pierwszy werset Księgi Rodzaju. Od początku w mądrości Syn Pana udoskonalił niebo i ziemię. Trzeci werset. I słowo Pana powiedziało, niech stanie się światłość i stała się światło według zarządzenia Jego słowa. Syn Pana, słowo Pana powiedziało. A jeszcze 17 werset. I chwała Pana umieściła i na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią. Jest Pan, słowo Pana, chwała Pana, osobowe, w Targumie. No. Niesamowite, taka tylko mówię ciekawostka, że takie interpretacje wśród Żydów funkcjonowały w czasach, kiedy żył Pan Jezus i pisano Ewangelię. Nie? Więc jak on mówi, że jest Synem Bożym, no to kamienie, bo się czyni Bogiem, no mieli taką naukę już obecną. Nie? Więc... Dobrze odczytali intencje Pana Jezusa, ale zareagowali zgoła źle, bo nie uznali Jego w tej roli. Nie? To tak na marginesie. Dobrze, teraz już naprawdę przerwa.